Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Kilgor, a to kolejny odcinek Króla Pojedynków na moim kanale. Ale, zanim przejdziemy do rozgrywki, z tradycji musi stać się zadość. Wiecie, co macie robić, nie zapominajcie o zestawie dobrego duelowca. No i co, moi drodzy, ostatnio naprawdę fajne karty. Nasza talia zaczyna być naprawdę silna. No i co? No i walczymy. Jak widzicie, jeżeli podejdą nam karty na łapę, to Kaiba nawet na drugim poziomie nie stanowi aż takiego zagrożenia, co nie? Okej, zaczynamy jako pierwsi, jednak nigdy nie lekceważmy naszego rywala, bo jak widzicie, teraz już to rozdanie jest znacznie gorsze. No i co? No i może się okazać, że Kaiba nas tym razem skopie, co nie? No dobrze, na tym turę zakończmy. Na bezpiecznym oczywiście zagrałem Wiedźmę z Czarnego Lasu. Dodamy sobie jakąś tam kartę kontrolną. On zagrywa Mystical Space Typhoon i od razu na dzień dobry, patrzcie, Dragonite'em wychodzi. No niedobrze, niedobrze wam powiem. Dragonite zawsze boli. I teraz moje pytanie, czy weźmiemy sobie UFO Żółwia, czy Revival Gem, czy jakąś kartę kontrolną, co? No nie, no na Kaibę najlepiej mieć te karty kontroli na ręce, co nie? Mimo wszystko. Spoko, na tym turę zakończył. Mamy naszego blasterka. No i fajnie. Dobrze. A więc pozwolę sobie wyjść wulkaniczną rakietą. Ten potwór w następnej turze się mu przestawi w pozycję obrony, ponieważ jest sam na polu. Właśnie. Mimo, że on teraz sobie coś tam dograł, nas to nie boli. My zagramy sobie na bezpiecznym, a mianowicie wychodzimy naszym Total Defense Shogunem w ten oto sposób. Do tego, jak myślicie, to może być jakaś nieprzyjemna karta? Ha, no niby może, nie? Mogłem przyzwać w sumie boską kartę w tym rozdaniu. No, ale okej. Zagrajmy sobie gigantyczne tornado, GN Tornado. Odeślijmy mu to na łapę i przyzwijmy nasz filar talii, tak? W postaci blastera. Blaster, Dragon Ruler of Infernos. Jest świetny. Przejdźmy w Battle Pace i zniszczmy mu jego Dragonite'a. Pyk. Na tym turę zakończymy. Tutaj mamy Total Defense Shoguna. Wskrzeszasz Dragonite'a. Okej. Aktywujesz Field Spell, The Seal of Orichalcos. O kurde. O kurde. I end my turn. Aha. Obronę zmniejsza. Patrzcie, jak ograł, nie? Szu. No niedobrze. Zagrajmy naszą Ausę. Przejdźmy w Battle Pace. I teraz tak. Blasterem rozwalmy jego Wars Ridera. Mirror Force! O nie! No kurde, ale w nas teraz wleci.
No powiem wam, że nie wiem, czy przeżyjemy ten atak. No ale mimo wszystko użyjmy sobie Jar of Greed. Dodajmy na łapę Gem Turtle. Kryształowego żółwia. No nie no, przeżyjemy. Przeżyjemy, ale ledwo. Masakra, nie? Patrzcie, co zrobił. To dobrze, że nie wystawiłem tego, tej boskiej karty. Bo... Ohoho, patrzcie, jak się odpalił. Ale się na nas wkurzył. Ja pierdziele, to jest ta niefajna karta. No dobrze. Więc wjeżdża Morphing Jar. Zakryjemy sobie Graceful Dice, na tym turę zakończmy. Się nam Kaiba odpalił. No miejmy nadzieję, że nie rozwali. Dobra, nie udało mu się, na szczęście. Nie, nie używamy żadnej Graceful Dice, nie w tym momencie. Teraz wtasujemy mu te karty do jego talii. Wars Rider, Wall of Illusion. Lipka. Lipka. Nie, nie teraz, Buster Blader. Kurde, nie teraz, mordo. No dobrze, zakończmy turę na tym. Tu mamy co prawda Graceful Dice. Ajajaj. No jak on, jeżeli nasza szczęśliwa kość nam nie pomoże i nie zwiększy naszych atrybutów o 500 minimum, no to przegraliśmy ten meczyk. No i dawaj szczęśliwa kość, bądź szczęśliwa. No i fajnie. I myk go za 1000. No dobrze, mamy jednego potwora, mamy Gemini Elfa. Gemini Elf nas nie ratuje w żaden sposób. Możemy zniszczyć mu co prawda ten Wall of Illusion. I tym samym Gemini Elf zostanie odesłany nam na rękę, ale my i tak przegramy. Co nie? Czy ja go zostawię, czy nie? No niestety... No nie udało się, nie tym razem. Nie tym razem. Ten Buster Blader trochę podszedł w niefortunnym momencie. Gdyby to była jakakolwiek inna karta, czwórkowy potwór jakiś, to moglibyśmy coś ugrać, co nie? Ale w tym momencie, no nie da się. Kaiba odpalił trochę, prawda? Pieprzenie zasad, jak to ma w zwyczaju. No i nas rozwalił. 2500, no i siema, co nie? You lose, you lose. No dobrze. You lost, but you've earned my respect as a duelist. No, ale mamy jego respekt. Przegraliśmy, ale nas szanuje. No i to się liczy, mordeczki. Dobra. Myk nożyczki. No nie udało się. Haha. Zobaczmy, co my tutaj mamy. The Fang of Kritas. On musi zostać flip samonowany. Ile ty masz obrony, mordo? 1000 tylko. No dobrze, zagrajmy sobie na początku kartę bezpiecznego powrotu. Magic Jammer, okej. Tym samym wiemy, że ty tutaj, mordeczko, no tak średnio stoisz z tym, z trapkartami, więc wyjdźmy wulkaniczną rakietą.
przejdźmy w Battle Pace, no i zniszczmy ci tego... Gigant Germa, tak? Gigantycznego wirusa, czy tam też gigantyczną bakterię, jak zwał, tak zwał. No na tym turę musimy zakończyć. On może sobie teraz przyzwać Błękitnookiego, ale liczę na to, że nie przyzwie go. Wjechał Darkholem. Wskrzesza. Ta Tunter Dragona wskrzesił. To jest 1600. Ojoj. Ojoj, co to się tutaj wydarzyło? Dobra, my również mamy jakieś tam wskrzeszenie. No nic, no zakryjmy tego, prawda, smoczka. Na tym turę zakończmy. Jeszcze nie wskrzeszajmy. Soul Exchange. I return my monster from the graveyard to the field. Monster Reborn. Teraz Monster Rebornem wskrzesza. O, najgorzej! No nie może tak być, że ty nam kradniesz naszą rakietę, mordo. Nie tędy droga. Ale go strollowaliśmy, nie? O kurde, wkurzył się, spolimeryzował, zdenerwował się strasznie. Kurde, Twin Head Thunder Dragon. Nam doszedł kryształowy żółw. No i czekajcie, okej, flip samonujmy go. No i co się dzieje? Dlaczego mu ten atak spada? No dobra, no mniejsza, ale co? Jakiś taki słaby mi się wydaje, co nie? No dobrze, a więc... Zróbmy tak. Buster Blader wjeżdża na rejon. A dlaczego tobie to nie jest smog? To jest Thunder. O! Kurde, Krzychu! Myśl! Coś ty najlepszego narobił. Dostaw jakiegoś smoka. Nie dostawił. Ja pierdzielę, Thunder Dragon mnie wykiwał. O nie, najgorzej! No dobrze, no mamy niby Morphing Yard, co nie? I nie zawaham się go użyć. Torrential Tribute również nie zawaham się użyć. A no może mu nie podejść ten potwór, nie? No dobrze, wjeżdżamy naszym Morphing Yardem, na tym turę zakończymy. No i nie podszedł. Także dobrze zrobiłem, że wystawiłem tego Morphing Yarda. Pyk. Siema. Hajajaj, pozakrywał trochę. No lipa, ej, halo. No nasz kryształowy żółw to nie ma zbyt wiele ataku. No musimy nim zagrać w ten sposób. W następnej turze zamienimy go na Total Defense Shoguna. Albo i nie. Nie, no zakończył również na tym turę. No dobrze, więc Wiedźma z Czarnego Lasu wjeżdża, żeby, prawda, zabrać mu jego trap karty. Żeby wymusić od niego użycie trap kart. No i fajnie.
efekt wiedźmy zaczyna działać i ja w ten oto sposób dobiorę sobie na łapę... Tylko kogo? Pingwin? Pingwin? Czy może Revival Gem, co? Nie no, im więcej kontroli, tym lepiej. Bądźmy szczerzy. Hojojoj, no dobrze. Main Pace 2. Nic nie mogę zrobić, więc zakończymy na tym turę. I jak zagra oponent nasz? Zakrył kolejną kartę. Mamy Gemini Elfa. I wystawimy tego Gemini Elfa. Gryźmy go póki możemy, tak? Okej, to może być Mirror Force? I chyba jest? Tak. Ale niszczmy mu w ten sposób jego wszelkie, prawda, trap karty. Dzięki temu w końcu ten nasz atak wejdzie. A jak wejdzie, to będzie fajnie. No i co? No i teraz wjeżdża Drillago. Trap hole. Ale co za gość, co za gość. No dobra. Kończymy na tym turę. Czekajcie, moment. Zaraz przyjdę, drzwi tylko zamknę. Pyki zamknięte. Co tutaj Kaiba kombinuje, co? A, już moja tura. Patrzcie. No nie zagrał nic. W takim razie... Ja zagrywam wampiryczną orchideę w pozycji ataku. Przechodzę do Battle Pace, no i dziabię go po kostkach. No ty tak serio? Ring of Destruction, nie! Ty dziadu! Na tym turę zakończymy. I on zaraz z jakiś Monster Reborn wskrzesi kogoś i będziemy mieć lipę. No nie no, takim potworem to ty sobie możesz atakować nas. Ależ proszę cię bardzo, mordo, nie? Pyk, pyk cię. Co my tu mamy? Wampiryczna orchidea. No dobrze, wyjdźmy nią w pozycji ataku. Teraz Kaiba nie ma żadnych trap kart. I super, zadajemy mu przy okazji 600 punktów życia, na tym turę kończymy. A on teraz myk Darkhold, co nie? I myk Cave Dragonik. Kim ty jesteś i co ty robisz, powiedz mi? When you have... Ale to nie możesz mieć żadnych kart na ręce. Ho. Ho, ho, ho. No nie tędy droga, Kaiba, nie tędy droga. Pykcie zaskoczenia. A powiedzcie, za co moje karty dostały buffa o 500? Bo ja trochę nie wiem. No dobra, no mniejsza. Z tego? Nie, to jego potwór otrzymuje ten. A ja też nic takiego nie użyłem, żeby moje karty zostały zbuffowane. No ale dobrze, zagrajmy pingwina, po prostu, i na tym turę zakończmy. I to byłoby na tyle z Kaibą, chyba że zagra jakiś Darkhold. No ale nie zagrał. I teraz mamy dwa wyjścia. Możemy pozwolić mu zaatakować, lub też użyć Torrential Tribute, zniszczyć wszystkie
karty na polu i tak zrobimy. I po prostu wystawimy sobie tańczące wróżki i go dobijemy. Bo mógłbym też, prawda, poczekać, on by mi zaatakował mojego pingwina, ja bym mu odesłał te karty na rękę, tak? Ale to by było więcej, prawda, pierdzielogi tak zwanej. A tak, myk, myk i po kaibie, co nie? Więc dzisiaj jedna porażka, no i jeden win. Zobaczmy, jaka karta dzisiaj nam wpadła. The Forgiving Maiden. 2000 obrony, znowu. Offer these face-up cards as a tribute to return to your hand one of your monsters destroyed as a result of the battle during this turn. Who? Don't think you've seen the last of me. I will get my revenge. Hu. No proszę. Fajnie, możemy sobie ofiarować tę kartę i wziąć na rękę kartę, która została zniszczona w wyniku bitwy w ciągu tej tury. Naprawdę fajna i do tego 2000 obrony. Więc kogo sobie wyrzucimy? No powiem wam, mamy same teraz dosyć fajne te karty, co nie? Dlatego wydaje mi się, że jedną z wampirycznych orchidei, przepraszam. A, polski język, trudny język. Na jej miejsce wrzucamy The Forgiving Maiden. No i na tym kończymy nasz odcinek. A jeżeli on się wam podobał, wiecie co macie robić. Nie zapominajcie, proszę was, o zestawie dobrego duelowca. Trzymajcie się i do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!